Potrzebujesz ubezpieczyć samochód, dom, życie swoje i najbliższych? Regionalna Agencja Ubezpieczenia Gorlice zaprasza do biura mieszczącego się w Gorlicach przy ulicy Rynek 19 w siedzibie RTVG. U nas ubezpieczysz się, ale również otrzymasz bezpłatną doradę. W naszej ofercie odnajdziesz ciekawe rozwiązania dla siebie i rodziny. Działając również medialnie na rynku, posiadamy ofertę specjalną dla firm. Współpracujemy z wieloma znaczącymi na rynku towarzystwami ubezpieczeniowymi. Jedna agencja, wiele możliwości. To nasze motto. Chcemy, byś został naszym klientem. Przyjdź lub zadzwoń i umów się na dogodną dla Ciebie godzinę. Nasze biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16 oraz w soboty od 9 do 13. Telefon 18 355 22 90. Jeśli oglądasz regionalną telewizję gorlicką, będąc u nas, zapytaj o dodatkowy rabat. Halo, halo, zapraszamy. Najlepsze oferty dla Państwa mamy. Masz brudny samochód? Bezdotykowa myjnia samochodowa Motocar zaprasza. U nas zawsze zapewniamy wysoki poziom usługi. Idziemy z duchem czasu. Nasza myjnia zaopatrzona jest w szeroki wachlarz programów do mycia. Jako nieliczni posiadamy system aktywnej piany, który w bezpieczny sposób, bez potrzeby stosowania szczotki, usuwa brud i nie powoduje zarysowań lakieru. U nas zapłacisz bilonem, żetonem, ale również kartą płatniczą. Zapraszamy codziennie, myjnia pod lodownią. Przyjdź i przekonaj się, a już zawsze będziesz tu mył. Kostka brukowa, płyty terasowe, obrzeża, krawężniki, pustaki ogrodzeniowe, murki i ogrodzenia, płyty ścienne oraz wiele innych dopasowanych do Twoich potrzeb oferuje wiodący w branży w Polsce producent kostki brukowej BrukBet. Zapraszamy do naszego punktu sprzedaży BrukBet Design w Bieczu przy ulicy Przedmieście Dolne 186. Tu wszystko załatwisz od ręki. Gwarantujemy dowóz na miejsce. Nasz skład budowlany w Strzeszynie 486, jeden z największych w regionie, posiada szeroki asortyment. Zapraszamy również do sklepu Mrówka w Bieczu przy ulicy Binarowskiej 5 oraz w Gorlicach przy ulicy Kościuszki 30. Zapraszamy od poniedziałku do soboty. Telefon kontaktowy 603 374 959. Sklep rowerowy Rower Expert, działający na rynku 20 lat, zaprasza do sklepu w Gorlicach i Jaśle. Oferujemy bogaty asortyment rowerów. U nas na pewno znajdziesz rower dla siebie i swojej rodziny, na miarę swoich możliwości. W naszej ofercie posiadamy akcesoria do rowerów. Dysponujemy profesjonalnym serwisem rowerowym. W naszej ofercie znajdziesz również rowery elektryczne. Przyjdź, zobacz i przekonaj się sam. Zapraszamy. Gorlice, ulica Biecka 42 oraz Jasło, plac Bartłomieja 9, Stary Rynek. Zapraszamy codziennie w godzinach od 9 do 17, w sobotę od 9 do 13. Łożyska, pasy klinowe, uszczelnienia techniczne, narzędzia ręczne i elektronarzędzia. Śruby, kleje techniczne, węże techniczne i ciśnieniowe, artykuły techniczne i spawalnicze, gumy, teflony, DHP, obuwie i odzież robocza. Chemia przemysłowa to tylko niektóre produkty oferowane przez firmę Voltex. Świadczymy również usługi w zakresie zakuwania węży hydraulicznych i ciśnieniowych. Prowadzimy serwis klejenia taśm przenośnikowych. Zapraszamy do naszych sklepów w Gorlicach przy ulicy Bieckiej 39, w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej 131 oraz Węgierskiej 179. Volpex to firma z dużym doświadczeniem, ciesząca się zaufaniem klientów.
Firma Ścinex zaprasza do swoich punktów handlowych w Gorlicach przy ulicy Przemysłowej 17 oraz 11 listopada 7. U nas zakupisz wszystko do ogrodu. Polecamy szeroką gamę urządzeń spalinowych, elektrycznych i akumulatorowych firmy Stihl oraz Honda. Posiadamy duży wybór robotów koszących. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionych u nas urządzeń, dobre ceny i ciekawe promocje. Zapraszamy od poniedziałku do soboty. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Formed zaprasza do nowej siedziby przy ulicy Słonecznej 2 w Gorlicach. Wykonujemy szeroki zakres badań analitycznych na skierowanie od lekarzy i prywatnie. Nasze laboratorium jest czynne od poniedziałku do soboty. Zapraszamy! Dzień dobry, Anna Nowosielska. Zapraszam na serwis informacyjny telewizji Eko Małopolska. W Małopolsce powstanie miejsce badań, rozwoju i promocji odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem pomp ciepła. Naukowo-technologiczno-biznesowy hub ma powstać w podkrzeszowickiej Miękini. List intencyjny w sprawie jego budowy podczas specjalnej konferencji online podpisali minister klimatu i środowiska oraz władze województwa. Wyzwania współczesnego świata, przede wszystkim realizacja założeń Zielonego Ładu Europejskiego, to są rzeczy, które powodują coraz więcej, nie tylko inicjatyw, ale przede wszystkim coraz większy rozwój technologii, które pozwalają nam na nowoczesne, ekologiczne dostarczenie energii, energii cieplnej także, do domów mieszkańców. Pompy ciepła dzisiaj są jednym z najpopularniejszych źródeł ogrzewania domów. Bardzo sprawnie rozwija się ta technologia, jest także nadzieją na rozwój dalszy, ale przede wszystkim na bardzo bliską współpracę i ze środowiskiem naukowym, środowiskiem biznesowym. Jest to także szansa dla samorządu, który przecież bardzo jest mocno zainteresowany tym, by poprawić jakość powietrza w Małopolsce. Inwestycja powstanie na miejscu istniejącego już w Miękini Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczelnia stawia sobie za cel opracowanie nowych rozwiązań dla poprawy jakości powietrza. Powstaje centrum, w którym powstają laboratoria testowe związane z odnawialnymi źródłami energii, a w szczególności z pompami ciepła. Jako jednostka badawcza w tym zakresie prowadzimy najwięcej prac. Współpracujemy z polskimi producentami, którzy teraz przechodzą transformację od producentów kotłów stałopalnych na właśnie producentów pomp ciepła. Naszą rolą jest tworzenie nowych prototypów, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, aby tworzyć urządzenia, które będą konkurować na rynkach światowych z polską myślą technologiczną. I to jest nasz główny cel.
Sprawiedliwa transformacja energetyczna to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi Małopolska. Konieczne jest opracowanie i przygotowanie projektów, które pozwolą zminimalizować ekonomiczne i społeczne skutki odejścia od węgla. Jak to zrobić? O tym władze województwa małopolskiego rozmawiały z unijnymi ekspertami i samorządowcami, którzy ten proces mają już za sobą. Realizując politykę Europejskiego Zielonego Ładu, musimy pamiętać o pewnych sprawiedliwych celach transformacji energetycznej, dlatego też współpracujemy z wieloma organizacjami, samorządami, przedsiębiorstwami po to, by wypracować jak najlepsze projekty, które w przyszłości będą stanowić pewną podstawę w transformacji energetycznej w Polsce. Jak zaplanować wycieczkę rowerową i które miejsca na trasach Velo Małopolska koniecznie odwiedzić? Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo w specjalnym przewodniku Małopolska na rowery. Przewodnik, który oddajemy w ręce, jest absolutnie niezwykły. Zawiera propozycje 19 wycieczek rowerowych po Małopolsce, które zostały stworzone przez znanych i lubianych twórców blogów podróżniczych. Przewodnik jest skonstruowany w taki sposób, że każdy miłośnik dwóch kółek znajdzie coś dla siebie, a więc zarówno rodziny z dziećmi, które stawiają na podróżowanie w duchu slow, ale także bezpieczeństwo, wzrokowcy, którzy szukają pięknych krajobrazów i doznań estetycznych, ale także amatorzy adrenaliny, którzy chcą przetestować swoje umiejętności i kondycję, a także wytrzymałość swoich rowerów. W ramach Velo Małopolska rowerzyści mają do dyspozycji już blisko 600 km pięknych widokowych tras. To jednak nie tylko ścieżki, ale też cała rowerowa infrastruktura. Projekt nie jest świetnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Po drodze są wiaty przystankowe, przy których można odpocząć, coś sobie spożyć. Jest bezpiecznie i jakby to jest główna cecha tych ścieżek rowerowych, że jest bezpiecznie, nie trzeba zwracać uwagę na to, czy jakieś auto nam przetnie drogę. Możemy się bezpiecznie poruszać bez względu na to, czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy osobami dorosłymi. W przewodniku znajdą też Państwo zdjęcia, mapki i QR-kody z informacjami o odwiedzanych miejscach. Przewodnik można bezpłatnie pobrać ze strony narowery.visitmalopolska.pl. Zachęcamy i zapraszamy do oglądania nas już za tydzień. Witamy bardzo serdecznie w kolejną już czwartą niedzielę wielkanocną roku B, Niedzielę Dobrego Pasterza. To piękny czas, gdy patrzymy na Dobrego Pasterza, no jeszcze trwając w okresie wielkanocnym, na Zmartwychwstałego Pana, tego, który się troszczy o owce. Pan Jezus mówi o sobie: ja jestem dobrym pasterzem, ja daję życie za owce. On to zrobił dosłownie. Własne życie ofiarował za owce na krzyżu, bym ja mógł żyć, byś ty mógł żyć. Chrystus umarł, on jest dobrym pasterzem. Piękne jest to, że właśnie Pan Jezus zawsze odnosi się do konkretu życia. Bardzo obrazowo przedstawia siebie jako tego, który jest pełen autorytetu, bo pasterz troszczy się o owce, dba, ochrania przed wilkami, pielęgnuje je, wspiera. Nie wiem, co jeszcze pasterze, bo aż tak się nie znam, ale myślę, że przede wszystkim ta jego troska, autorytet i opieka. Poświęcenie życia przez pasterza czyni go kimś prawdziwym właśnie pasterzem. I to jest nauka dla tych, którzy innym przewodzą. Rodzice dla dzieci, pracodawca dla pracowników, nauczyciele dla uczniów. Wszyscy ludzie władzy, którzy mają podwładnych, mają w sobie mieć takie poczucie, by dbać o powierzone sobie osoby, by być na wzór Chrystusa dobrym pasterzem, dobrym przewodnikiem. Bardzo ciekawe jest to, byś teraz w kontekście tej Ewangelii sobie zadał takie pytanie. Czy ty dziś, w tym momencie życia jesteś pasterzem, odpowiedzialnym za innym, troszczących się? Czy jeszcze jesteś na etapie owcy, o którą się inni troszczą, o którą inni dbają? Ja wiem, że to trudno tutaj o jasne granice, ale czy na twojej drodze życiowej są pewne etapy?
Na początku, gdy jesteś dzieckiem, osobą młodą, jesteś owcą, o którą inni się troszczą, o której inni zapewniają jedzenie, wykształcenie, ale przychodzi moment, kiedy z tej owcy powinien zrodzić się osoba dorosła, dojrzała, pasterz, który otrzymał dobro w młodości, a gdy jest osobą dojrzałą, musi dbać o inne osoby, by ten koło życia, historia, cykl mogło się powtórzyć. Tak się zastanawiam, jak się z owcy zrobi wilk? No to bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, bo jest wielki problem. Myślę, że to nie jest dopuszczalne, że nie ma takiej możliwości, ale do czego zmierzam? Pytanie, czy karbowacieliesz na swojej drodze rozwoju? Czy się rozwijasz i nabierasz, można powiedzieć, wiatru w żagle? Czy masz ten dynamizm? I właśnie tym, który nam pomaga w tym procesie przechodzenia, w procesie stawania się dobrym pasterzem, dobrym opiekunem dla innych, autorytetem, jest właśnie Jezus. I czy u Niego szukasz wsparcia? Łukasz, spodobało mi się to, że powiedziałeś, że z owcy może się zrodzić wilk albo pasterz. I to jest takie zapytanie, byś popatrzył na swoje życie, ale nie w perspektywie tygodnia czy miesiąca, tylko na przykład w perspektywie roku lub dekady, 10 lat. I popatrz na swój rozwój. Czy to zmierza w dobrym kierunku? Czy stajesz się osobą dojrzałą, odpowiedzialną? Czy tak jak zauważył mój przyjaciel, karłowaciejesz w sobie? Stajesz się drapieżny, niedobry dla innych? To jest bardzo ważne, gdyż społeczeństwo złożone z ludzi małych, ludzi niedobrych, staje się samo destruktywne. Dlatego jest tak ważne, byśmy brali dobre wzorce z Chrystusa. Bycie dobrym pasterzem jest tym, co nas pociąga, że trzeba w życiu wejść na taki etap, kiedy innym dajesz siebie, składasz swoje życie w ofierze dla innych, dla młodszych, dla podwładnych. To jest właściwa droga życia, droga rozwoju. By dobrze tą drogę przejść, potrzeba przede wszystkim obecności. Tak jak męskość bierze się z męskości, czyli gdy syn przebywa z ojcem, to nabiera tych cech właśnie męskich. Gdy dziewczynka przebywa z matką, ona nabiera wrażliwości. I tak potrzeba nam, każdemu z nas, przebywania z Chrystusem, żeby się nauczyć od Niego tej wielkiej wrażliwości, ale też odpowiedzialności za innych. By się nauczyć, jak okazywać zarazem miłość, ale też wymagać. Jak okazywać troskę, a zarazem nie ograniczać wolności, tylko pomagać w dokonywaniu wyborów. I tego właśnie uczy nas Chrystus, dobry pasterz. Ten, który ciągle nam towarzyszy. Ponieważ jest niedziela dobrego pasterza, pragniemy także naszym współbraciom, wszystkim księżom, którzy nas oglądają, klerykom, życzyć na drodze kapłańskiej Bożego błogosławieństwa, obfitości łask. Dziękujemy, że nas oglądacie. Mamy także feedback, że także wam się podobają nasze rozmowy na temat Ewangelii. Życzymy wam, by Chrystus był dla was centrum życia i byście wy byli dobrymi pasterzami dla Chrystusowych owiec. Niech dobry Pan, dobry pasterz niech wam obficie błogosławi, niech was wspiera swoją mocą, niech rzeczywiście daje radość z tej posługi duszpasterskiej, czyli tego pasterzowania dusz. Niech też ta wdzięczność ludzi będzie obdarzona waszym uśmiechem, wzajemnym uśmiechem, czego wam z całego serca życzymy. Do zobaczenia. Już było i nie wróci więcej. I choć
choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było, znikło gdzieś za nami. Choć papierem nam przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Kilkadziesiąt osób przybyło na żałobną sesję Rady Powiatu Gorlickiego zwołaną dla uczczenia tragicznie zmarłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i członków delegacji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz upamiętnienia 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Kilkadziesiąt osób przybyło na żałobną sesję Rady Powiatu Gorlickiego zwołaną dla uczczenia tragicznie zmarłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i członków delegacji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz upamiętnienia 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Sesję otworzył przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno. Uczestnicy uczcili minutą ciszy ofiary katastrofy, a następnie odśpiewali hymn państwowy. Głos zabrał m.in. starosta Mirosław Wędrychowicz, który powiedział: po raz kolejny w katyńskim lesie życie oddała polska elita. Znów Katyń położył się dramatycznym cieniem na historię Polski. Ta tragedia to symboliczne, ale jakże wymowne połączenie historii ze współczesnością, które jednoczy nas w jedną wielką rodzinę katyńską. Ta rodzina stoi przed wielką szansą wspólnego i zgodnego działania zarówno na arenie lokalnej, jak i ogólnonarodowej, a nawet międzynarodowej. Tej szansy, wypływającej z jednoczącego Polaków bólu i cierpienia, nie wolno nam zmarnować. Łączymy się w smutku i żałobie z rodzinami i bliskimi wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Gorlice dołączyły do całej Polski, uczciły tragicznie zmarłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz członków delegacji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Oddano również hołd 22 tysiącom Polaków zamordowanym przed 70 laty przez Sowietów w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie oraz tysiącom rodzin zesłanym na Sybir. Scenariusz tej uroczystości napisało życie na 4 dni przed jej przebiegiem, chociaż przygotowywana była prawie od 2 miesięcy. Gorliczanie mieli oddać hołd pomordowanym w katyńskim lesie 70 lat temu, a uroczystości miały odbyć się na gorlickim rynku. Historia zatoczyła jednak krąg. W sobotę 10 kwietnia zginął w katastrofie lotniczej kwiat polskiej elity i inteligencji. Zginęła cała oficjalna delegacja z prezydentem Rzeczpospolitej na czele, udająca się do Katynia na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Gorlicka uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w intencji ofiar katastrofy lotniczej oraz pomordowanych w Katyniu, Smoleńsku i Miednoje. Na rynku zgromadziło się kilka tysięcy osób, w tym ponad 4 tysiące młodzieży. Mistrzem ceremonii był Andrzej Orchel, który dokonał licznych zmian w planowanym jej przebiegu, by połączyć te obie narodowe tragedie, tę sprzed 70 lat i tę sprzed 4 dni. Dowódcą uroczystości był pierwszy zastępca komendanta powiatowego policji, nadkomisarz Mirosław Kawa. Z rynku miał miejsce przemarsz na cmentarz pod Krzyż Katyński. Po wiadomościach zapraszamy na relacje z uroczystości. Wydarzenia tragicznej soboty są wciąż żywe w pamięci Polaków. Z Bazyliki Mniejszej ulicami Gorlic przeszedł Marsz Pamięci. Na cmentarzu pod Krzyżem Katyńskim złożono wieńce i zapalono znicze. Milczący Marsz Pamięci przeszedł przez miasto. Po mszy świętej odprawionej w intencji zmarłych tragicznie w katastrofie lotniczej 10 kwietnia ulicami Gorlic, w ciszy i skupieniu, podążano na cmentarz pod Katyński Krzyż. Dobra, gdzie mam?
wydarzyła się jedna z największych tragedii w powojennej historii Polski. W drodze na uroczystość z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginął najwyższy przedstawiciel państwa polskiego, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską. Wraz z nim śmierć ponieśli ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu Krzysztof Putra, Jerzy Szmajdziński. Módlmy się w intencji tych, którzy odeszli do wieczności, aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojej chwały. Boże, zmiłuj się nad naszymi zmarłymi, których polecamy Twojemu miłosierdziu i spraw, aby nie ponosili kary za swoje grzechy, bo pragnęli pełnić Twoją wolę, służąc Ojczyźnie. Na ziemi prawdziwa wiara łączyła ich ze społecznością wiernych. Niech Twoja dobroć połączy ich z chórami aniołów w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Na światłość wieku i stanie, a im świeci na wieki wieków. Amen. Raz na zawsze podnieśli latami uchylane, jęczące tajemnicą wieko katyńskiego lasu. Cały świat napełnił serca 70-letnim cierpieniem Polaków przez podstępnie ukrywaną stalinowską zbrodnię. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Coś ją osłaniał tarczą swej opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały. Zjednoczeni w cierpieniu, w bólu, zamyśleni, pogrążeni w modlitwie, zapalili znicze, pochylili głowy pod krzyżem, symbolem cierpienia i zmartwychwstania. Piąta rocznica odejścia Ojca Świętego Jana Pawła II do domu Ojca. Żałoba narodowa, Katyń, to czas, by pochylić się nad tajemnicą cierpienia. W Młodzieżowym Domu Kultury rozstrzygnięto trzecią edycję powiatowego konkursu plastycznego zatytułowanego Jan Paweł II, wiecznie obecny w naszych sercach. Organizatorem konkursu był Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Caritas w Gorlicach przy współudziale Młodzieżowego Domu Kultury i Starostwa Powiatowego. Tematem prac plastycznych była osoba Ojca Świętego Jana Pawła II. Jednym z zadań konkursu była prezentacja wrażliwości i talentu plastycznego niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz kształtowanie ich osobowości. Honorowy patronat nad imprezą objął starosta powiatu gorlickiego Mirosław Wędrychowicz. Piąta rocznica śmierci Ojca Świętego, ofiary Katynia, to sytuacje, które zmuszają nas do refleksji nad cierpieniem. I dzisiaj gromadzi się w ośrodku tutaj 17 zespołów, 17 grup, które chcą wspominać Ojca Świętego i zmarłych. Oddają im hołd. Są to niepełnosprawni, osoby, które jednak dobrze rozumieją sens cierpienia, bo przeżywają je na co dzień. W bieskiej Kromelówce odbyła się niecodzienna lekcja historii z udziałem Roberta Springwalda.
W Muzeum Ziemi Bieckiej zorganizowano lekcje historii dla szkół gimnazjalnych i średnich. Lekcja poświęcona historii Polski od I wojny światowej poprzez II wojnę światową do dnia dzisiejszego. Był też akcent nawiązujący do tragicznego wypadku samolotu w Smoleńsku, gdzie zginął senator Podkarpacia pochodzący ze Święcan Stanisław Zając. Wystawa powstała ze zbiorów Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki oraz prywatnej kolekcji Tadeusza Obstrębskiego oraz kuratora i pomysłodawcę wystawy Roberta Spinwalda z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Gościa przywitała dyrektor Muzeum Ziemi Bieckiej Marta Bartuś. Niepodległość nie jest dana na zawsze. O niepodległości trzeba mówić i niepodległość trzeba pokazywać. Bardzo dużo zdrowia, bardzo dużo krwi kosztowało nas odzyskanie niepodległości po przeszło 100 latach niewoli. Wystawa pokazuje te najważniejsze momenty, które związane są z odzyskiwaniem niepodległości. To jest od Legionów Piłsudskiego przez II wojnę światową, zbrojne podziemie, Armię Krajową do Solidarności. W czterech gablotach pokazano te najważniejsze momenty, gdzie pokazano eksponaty legionowe, eksponaty wojenne, eksponaty związane z Szarymi Szeregami i Armią Krajową, jak również eksponaty związane z Solidarnością. Do tego dołożona została broń, która odpowiada poszczególnym wydarzeniom, poszczególnym tym momentom, broń z I wojny światowej, broń z kampanii wrześniowej, z takim symbolem, można powiedzieć, tamtych czasów, czyli z bronią kawaleryjską, z szablą, z ostrogami, z bronią, którą używali partyzanci, z osławionym stenem i z bronią, którą posługiwali się działacze Solidarności. To dzięki Bogu w tych czasach Solidarności nie trzeba było strzelać, ale trzeba było podawać informacje, trzeba było podawać prawdę i tą bronią, którą Solidarność wygrała, to było słowo drukowane, to były ulotki, to były książki, w związku z czym takim symbolem walki Solidarności o niepodległość jest powielacz. Powielacz zresztą bardzo szczególny, dlatego że powielacz znajdujący się w gablocie jest tym, który w II wojnie światowej był używany przez Armię Krajową, potem przez jednego z księży krakowskich schowany i udostępniony w momencie wybuchu stanu wojennego podziemnej Solidarności. Także na tym powielaczu drukowano ulotki w czasie wojny i ulotki w okresie stanu wojennego. Do tego oczywiście dołożone zostały, została uzupełniona o mundury wojennego. No i ikonografia w postaci obrazów, druków, pamiątek ilustrujących nasze polskie drogi do niepodległości. Jesteśmy w bardzo szczególnym momencie, momencie historycznym. To, co się stało, musi przynieść jakieś dobro. Stało się coś strasznego. Wszyscy to przeżywamy w tej chwili. Dlatego została również przygotowana pewna aranżacja związana z chwilą, którą przeżywamy. Wiadomo, że 70 lat temu polscy oficerowie stracili życie. Wiadomo, co się stało w Smoleńsku. I temu też ta wystawa jest w jakiś sposób poświęcona. A jak młodzież odbiera tego typu lekcje historii i samą wystawę? Uważam, że takie wystawy są dla nas bardzo ważne i bardzo ciekawe, gdyż powinniśmy znać naszą historię i wiedzieć, co działo się z naszym narodem i z naszymi przodkami. Takie lekcje historii są bardzo pożyteczne, ponieważ umożliwiają nam takie dotknięcie bezpośrednio wydarzeń historycznych. Pomijając te fakty, że historia dzieje się na naszych oczach w tych dniach, takich tragicznych, ale właśnie ważnych z historycznego punktu widzenia, tutaj możemy zobaczyć to, co wiąże się z I wojną światową, z II, także z historią PRL-u, czyli tymi wydarzeniami, które w wieku XX są dla historii polskiej Europy najważniejsze. Możemy dotknąć munduru, możemy zobaczyć broń, tak poczuć się trochę może jak uczestnicy tamtych wydarzeń. Czasem uświadomić, że okopy I wojny światowej to był przedsionek piekła, to było miejsce makabryczne. A jest tu jeden eksponat, który ilustruje naszą polską romantyczność. Ten biedny żołnierz
służący w tych okopach I wojny światowej, zdobył się na to, żeby z kawałka brzozy wyciąć korę i na tej korze napisać kilka słów. Jest to list do dziewczyny. Ten biedny żołnierz ołówkiem kopiowym na tej korze brzozowej napisał pozdrowienia z okopów i się podpisał. Każdej dziewczynie życzę tego, żeby taki list kiedykolwiek od chłopaka dostała. Tobie też. Może nie z wojny. To jest symbol odzyskiwania niepodległości. Taki bardzo prywatny. Ten człowiek napisał do dziewczyny, że ją pozdrawia z okopów. Proszę się nad tym zastanowić. W Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach odbyły się eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. To już 11. organizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej eliminacje powiatowe. Zwycięzcy eliminacji gminnych w trzech kategoriach wiekowych, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rywalizowali w 33. ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, wyposażenia straży pożarnej, taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, ratownictwa chemiczno-ekologicznego, medycznego oraz historii straży pożarnej. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja pod przewodnictwem kapitana Dariusza Surmacza. Panie kapitanie, jaki jest cel tego konkursu? Zapoznanie młodzieży z problematyką ochrony przeciwpożarowej, przede wszystkim z wyposażeniem, przepisami, zdrowymi zachowaniami się podczas różnych zagrożeń, informacji służb ratowniczych. To ma na celu, że młodzież jednak garnie się i chce tą wiedzę poznawać. Pytania były bardzo trudne, powiedzmy sobie szczerze, dotyczące historii, wyposażenia, taktyk działań gaśniczych, ratowniczych oraz przepisów prawnych. No, powiem szczerze, że młodzież przygotowywała się bardzo dobrze, gdyż pierwsze osoby już tam po 10 minutach wychodziły z sali, a zobaczymy, jakie będą wyniki, bo to nie zawsze świadczy o tym, że szybko rozwiązany test jest prawidłowy. Jesteście Państwo w tej chwili w trakcie sprawdzania tego testu. Jak ocenia Pan wiedzę uczestników? No jest wysoka, jest ta wiedza wysoka. Najwięcej problemów jednak przy pytaniach związanych z historii i tu pewnie przy tych pytaniach większość nawet ze strażaków już zawodowych miałby problemy z rozwiązaniem tych akurat pytań z historii. A ilu uczestników bierze w tegorocznym turnieju? 49 osób. Zarząd określił zasady takie, że dwóch najlepszych z każdej gminy, z każdej grupy będzie reprezentowało gminę na eliminacjach powiatowych. Jak oceniacie dzisiejszy test i jak się do niego przygotowywaliście? Dzisiejszy test był w sumie najtrudniejszym z testów, które tutaj pisałem, a piszę już etap powiatowy po raz trzeci. Ale myślę, że materiały dostępne na internecie i dokładne przestudiowanie ich na pewno pomogło w uzyskaniu dobrego wyniku tutaj. No ja uważam, że ten test był bardzo trudny. Było dużo pytań z historii pożarnictwa. Ja przygotowywałem się również tylko z internetu. Na internecie można było znaleźć dużo dobrych informacji i dużo źródeł, z których mogliśmy się uczyć, ale nie pomogło to za wiele. Na internecie ja się trochę uczyłem, potem pani na taką stronę podała i tam było wszystko wypisane. Pani wydrukowała pytania, to uczyłem się z tego, tam sporo tego było. Test był średnio trudny, przygotowywałyśmy się przez internet i materiały od nauczyciela. Ja tak samo podobnie myślę jak koleżanka, też przez internet i materiały książkowe, a test oceniam jako też średnio trudny. A które z pytań było najtrudniejsze według Was? Oznaczenia. Też. Nagrody dla wszystkich uczestników turnieju ufundowało Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Urząd Miasta w Gorlicach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego OSP w Gorlicach. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w maju bieżącego roku w Krakowie. W Domu Weselnym Akropol w Gorlicach odbył się powiatowy konkurs wiedzy o PCK zorganizowany przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorlicach.
Celem zorganizowanego konkursu Wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu jest popularyzacja działań PCK wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gornickiego związanych z niesieniem pomocy drugiemu człowiekowi, inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym, a w szczególności unikanie używek w postaci alkoholu, papierosów, narkotyków czy innych środków odurzających oraz upowszechnienie idei wolontariatu wśród uczniów szkół powiatu gornickiego. Są dwa dni w roku, kiedy w sposób szczególny modlimy się za kapłanów. To jest Wielki Czwartek, kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii Kapłaństwa oraz Niedziela Dobrego Pasterza. To znaczy czwarta niedziela wielkanocna. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje życie swoje za owce. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe w 1941 roku trafił do niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Tam w tym czasie uciekł jeden z więźniów. Niemiecki SS-man postanowił wytypować 10 innych więźniów i skazać ich na karę śmierci właśnie za ucieczkę innego więźnia. Kiedy wytypowano skazańców, okazało się, że jednym z nich jest ojciec rodziny, Franciszek Gajowniczek. Maksymilian, gdy zorientował się, że tamten człowiek ma żonę, ma dzieci, podszedł do Niemca i mówi mu: proszę pana, czy mógłbym stanąć właśnie za tamtego człowieka? On jest ojcem rodziny, on ma dzieci. Bardzo pana proszę, czy ja mógłbym pójść na śmierć za niego? No, Niemiec się na to zgodził. I tak właśnie kojarzy mi się, że dobry pasterz oddaje życie swoje za owce. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, wielki święty Polak, do końca zachował postawę kapłańską w bunkrze głodowym. Modlił się z tymi więźniami, zagrzewał ich własną postawą, śpiewał z nimi pieśni. Jako ostatni przeżył w tym bunkrze kilkanaście dni i został dobity zastrzykiem z fenolu. Maksymilian Maria Kolbe, Pan Jezus Chrystus, oddali życie za owce, są dobrymi pasterzami. Módlmy się gorąco dzisiaj o takich kapłanów, którzy tak rozumieją swoją posługę, własne kapłaństwo, że to jest poświęcenie, oddanie życia za owce Chrystusowe, to znaczy za Ciebie. 1 czerwca 1945 roku pewien bombowiec, który atakował Japonię, został trafiony. I to w taki sposób, że w ogniu stanęła cała kabina pilotów. Pierwszy pilot, kapitan statku powietrznego, bombowca B-29, zginął na miejscu. Zniszczono wszystkie przyrządy, dzięki którym można było nawigować samolot. Przy życiu pozostał drugi pilot, który wpadł w rozpacz, bo nie wiedział, jak może wrócić, nawigować, orientować się w przestrzeni, by wrócić na lotnisko amerykańskie. Wiedział, że od jego zachowania zależy życie pozostałych ludzi, którzy na tym bombowcu przebywali. Wtedy, w tym trudnym momencie, obok niego w przestrzeni pojawiły się dwa myśliwce, które postanowiły eskortować ten bombowiec i same wskazały trasę, w jaki sposób lecieć. Drugi pilot od razu zrozumiał, o co chodzi, i dzięki tym dwóm myśliwcom bezpiecznie wrócił na lotnisko macierzyste. Siostry i bracia, ilu jest ludzi poranionych, którzy nie wiedzą, jak się zachować, z problemami, wręcz ślepych. Kto ma im pomóc, dobrze poradzić, wskazać drogę w życiu, pokazać wartości własnym przykładem? Czyż nie Ty jesteś powołany do tego, by innym wskazać drogę, by mogli bezpiecznie wylądować, poczuć się spełnionymi? To jest powszechna misja kapłańska wiernych, byśmy wszyscy byli jak Chrystus, byśmy własnym życiem innym wskazali drogę,
szczęścia, pokoju, by inni, widząc w nas obraz Chrystusa, chociaż sami być może są w grzechu, być może są w miejscach niebezpiecznych we własnym życiu, to właśnie przez kontakt z nami mogli bezpiecznie dojść do celu życia, którym jest Bóg sam jeden.